Nie myślałam, że będę miała taki wielki brzuch w ciąży. Ale mocno kopię. Ciekawe, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Ojejka, już nawet siadanie nie jest takie proste. Ledwo się mieszczę w ten fotel. I co tam oglądasz, Ken? Coś ciekawego w internecie? A wiesz co? Tak patrzę na łóżeczka, na materace, na przewijaki. No wiesz, musimy być przygotowani. Jokoniku, zaraz pojedziemy razem w nieznaną przygodę. Chelsea, ale to przecież koń dla Bobasa. W nim będziemy go bujać. Nie, nie, nie. Przecież wiesz, że uwielbiam konie, a koń to koń. Właściciel w brzuchu, więc mogę się nim pobawić, prawda? No powiedz, że tak. Iha! Ojej, żebyś go tylko nie złamała. Chelsea, proszę, uważaj tylko na niego. Co by tutaj sobie zrobić na śniadanie? Och, taki wybór. No nie wiem, na co się zdecydować. Ken, wiesz co? Ja myślę, że to już za chwilę. Już zaraz. Chyba dzieciątko zaraz będzie chciało być na świecie i poznać tatusia osobiście. No, spoko. Niedługo się poznamy, wszystko będzie spoko. No, o czym ty gadasz? Przecież trzeba dzwonić na pogotowie, do lekarza. No, przecież zaczynasz rodzić. Barbie, jedziemy do szpitala. Nic się nie martw, wszystko ogarnę. Co? Barbie rodzi? Nie, to tylko moje przeczucie, że niedługo pewnie zacznę rodzić, ale wcale jeszcze nie czuję żadnych skurczy. I po co ja mu to mówiłam? Teraz ciągle będzie się denerwował i pewnie ciągle będzie mnie obserwował. Hej, maluchu, niedługo się widzimy. No, ja tutaj będę koło ciebie teraz. Muszę was pilnować. Ken, to nie jest śmieszne. Ja nie mogę się nawet ruszyć. No dobra, dam ci chwilę, ale tylko dlatego, że idę do łazienki. Och, będę żałowała tego, co mu powiedziałam. Ale mam plan. Halo? Cześć, Lili. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Przyjdź ze swoim mężem. No, dzięki. Okej, czyli plan ustalony. Czekam na was. Do zobaczenia. I co? Wzywać już karetkę, czy jeszcze nie? Ken, przestań. Ja tylko mówiłam, że po prostu mam przeczucie. Zresztą chyba ktoś dzwoni do drzwi. Co? Nic nie słyszałem. Cześć. Jesteście? Macie chwilę? O, jaka niespodzianka. Kto by się spodziewał? Wchodźcie. O, cześć. Faktycznie, nie słyszałem, jak dzwoniliście. Chodźcie do środka. No i co słychać? Wow, Barbie, ale ty masz już duży brzuch. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Barbie, w każdej chwili może urodzić. O, okej, spoko, fajnie. No, dobra wiadomość. Teraz tylko czekać, no i niedługo dziecko będzie na świecie. Co? Jak możecie być tacy spokojni? Halo, Barbie zaraz będzie rodzić. No widzisz, Ken, nie ma się czym przejmować, tylko ci się wydawało. Barbie, idziesz ze mną na zakupy? Malutkie. Zabrakło mi sera, a myślę, że mały spacer dobrze ci zrobi. No już, za chwilę do ciebie przyjdę. Hej! Wy chyba wszyscy oszaleliście. Przestańcie, jeszcze nie rodzę. No, ale to może być w każdej chwili. Barbie, zaczynam się na ciebie martwić. Och, i po co mi to było? Wiem, mam pomysł. Przećwiczymy, jak będziesz już rodziła. Co będziemy robić? Zresztą każdy będzie miał swoją rolę. Świetny pomysł, Ken, ty. Nie będę tego słuchać, dostanę zaraz bzika. Idę ze Stacy do sklepu, a wy sobie ustalajcie, a jak ustalicie, to mi powiecie.
No dobra, poćwiczymy bez Barbie, ale tak jakby tu była. Ken, ty bierzesz płaszcz i odprowadzasz ją do auta. Dennis, ty bierzesz torbę i bierzesz ją do auta. Ja biorę telefon i dzwonię do doktorki, że już jesteśmy w drodze, bo Barbie rodzi. No i to rozumiem, to jest doskonały plan. Słuchajcie, przećwiczmy go teraz, a będziemy przygotowani na to, jak Barbie zacznie rodzić. No dobra, pomyślmy, że jestem Barbie. O, rodzę, rodzę, chyba rodzę. Halo, dzień dobry pani doktor. Chciałam poinformować, że jedziemy z Barbie do szpitala. Właśnie zaczęła rodzić. Tak, do widzenia, dziękuję. Świetnie, no i wychodzimy. Super! Wyszło idealnie. Dla pewności spróbujmy jeszcze raz. Czemu ty jesteś taka zła? Przecież w ciąży powinnaś być wesolutka. Gdybyś przebywała tyle czasu z Kenem, który patrzy ci na brzuch jak na tykającą bombę, to od razu byś zmieniła zdanie. Ale dzisiaj to już przesadził. Zresztą chodź. Mam nadzieję, że już się uspokoili i będę mogła w spokoju obejrzeć swój ulubiony serial. Ojej, a wy jeszcze tutaj? Nie to, że was wyganiam. Ale chciałam obejrzeć swój serial. Barbie, co ty jesteś taka blada? Ojej, no właśnie, zaczęło mnie tak trochę boleć w brzuchu. Chyba rodzę. Ojej, ojej, co teraz zrobić? Co ja mam teraz robić? Co? To już? Trzeba zadzwonić do lekarza. Ała! Ken, to ja miałam zadzwonić do lekarza. Nie, to moje dziecko, ja będę dzwonił. Gdzie jest ten telefon? Halo? Halo? Chciałam powiedzieć... No, wie pani. Daj mi ten telefon, ja to powiem. Ty idź lepiej po płaszcz. Dobra, ja mam torbę, czekam przy drzwiach. Chodźcie szybko. Ojej, to nie ta torba. Dobra, szybko, różowy płaszcz w kropki. To chyba to. Barbie, chodź, musisz się ubrać. No, już nie patrz tak dziwnie na mnie. Ken, ale to jest koc. Nie ubiorę się w koc, chcę mój płaszcz. Czy oni wszyscy zwariowali? Zachowują się gorzej ode mnie. A przecież to ja rodzę. Ojejka, kto by się spodziewał, że w tym wielkim brzuszku będą aż dwa bobasy. Ken, podaj mi butelki, muszę je nakarmić. Zaczynają płakać. Najpierw weź koc, zrobiło się dosyć chłodno, żebyś nie zmarzła. Przynajmniej teraz koc jest idealny, nie to co wtedy. Zamiast płaszcza chciał mnie ubrać w koc. Och, już nie wypominaj, jestem po prostu dumnym tatusiem, a wtedy byłem trochę zdenerwowany. Kto ma rodzeństwo, klika lajka. Możecie nawet pochwalić się w komentarzach, jak mają na imię wasz brat, siostra albo wasze rodzeństwo, jeżeli jest was więcej. Pochwalcie się też, ile macie lat. Jestem bardzo ciekawa. A ja jestem bardzo ciekawy, jak to się stało, że w tak małym brzuszku zmieściły się aż dwa bobasy. Dla mnie też zagadka. A kto z was chce zobaczyć, co będzie się działo w następnych odcinkach i przygodach z Barbie, klika czerwony przycisk subskrypcji i dzyń dzyń, dzwoneczek. I wtedy zawsze będziecie wiedzieć, kiedy widzimy się znowu. Ja już nie mogę się doczekać, a wy? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!